Śpiewanie. Oczywiście chciałabym umieć śpiewać, ale i tak śpiewam. A co byś śpiewała? Wszystko. Wszystko. Ja w ogóle jestem trochę uzależniona od muzyki i bardzo głośno słucham muzyki, za głośno. I potem jak wsiadam do auta, to nagle mnie atakuje. Ale wszystkiego poza disco polo chyba. Nie lubisz disco polo na weselach? Nie. Też? Nie, właśnie nawet u mnie na weselu nie było disco polo, był zakaz. Żadnych kaczuszek i tych tam mydełkofa i tam różnych innych nie było. Koniec. A jakbyś miała wymienić kilka ulubionych twoich piosenek, czy w ogóle wokalistek? No na pewno Adele. To jest taki numer 111. No. Adele, no i lubię też Riannę, Beyoncé lubię. Ale nie mam jakiegoś takiego, no to tak głównie, ale w sumie słucham przeróżnych wykonawców, przeróżnych. Kręcę jak się koty tłuką. Nie, nie wiem. Życia to może jakiś ulubiony, do którego bardzo lubisz wracać? Miałam taką fazę na Ducha. Uwierz Ducha, czy Duch to jest tytuł? Z Patrykiem Swayze. Taki stary film. No to miałam kiedyś taką mega fazę na to. A w ogóle jak byłam dzieciakiem, to miałam na kasecie VHS Robin Hooda. I oglądałam go 1500 razy, aż się zdarła taśma. W ogóle mnie wkurza oglądanie filmów w telewizji, bo jak jest reklama 20 minut, to już potem nie pamiętam, co oglądałam. Jeżeli nie umiesz czytać, to nie musisz odpowiadać. No raczej nie mam tak, że drugi raz czytam tą samą książkę, ale lubię książki z taką akcją, że się naprawdę coś dzieje. Głównie jakieś tam sensacyjne thrillery, horrory. Nie bardzo oglądam, ale czytać lubię. Nie, tak to chyba nigdy. Nie, nigdy. Bywam zmęczona i mam wszystkiego dosyć, ale tak, żeby nienawidzić, to nie. No jakieś koleżanki z klasy mnie wyciągnęły na SKS-y, czy na jakieś takie inne dziadostwo. Nie wiem po co, ale to nie było tak, że ten powiedział, chodź, no bo jesteś wysoka. Nie. Tak poszłaś sama się? Nie, co ty, ja w ogóle byłam takim paralitykiem, że chyba nikt by nawet na to nie wpadł, żeby mnie gdzieś zabrać. Ale w ogóle nie lubiłam nawet WF-ów, absolutnie nie. Zwolnienia? Nie, że zwolnienia to nie, ale to zdecydowanie, bo WF był na ostatnim miejscu na liście, nie? Na pierwszym matematyka? Nie, ale prawie. A co było? Zawsze chemia i biologia. Prawie. Co cenię najbardziej w ludziach? Powiedziałabym, że szczerość, ale to takie trochę oklepane. Chyba naturalność taką. W sensie, że ktoś nie udaje kogoś, kim nie jest, żeby się przypodobać, że po prostu jest sobą. To jest chyba najfajniejsze. Nie ma rytuału, no. Nie ma. Jak już wezmę wszystkie tabletki dla starych ludzi i inne specyfiki, to idę spać. No tam coś poczytam, pooglądam. Ale nie ma rytuału. Zęby myję co wieczór, o. To dobrze świadczy o tobie. No zagrywałam, oczywiście, że zagrywałam. Wszyscy zagrywali kiedyś ze skoku. No i jak? No chyba nie tak bardzo źle, ale ja nie mam takiej siły męskiej, żeby ze skoku zagrywać. W sensie więcej mnie to kosztowało siły niż przynosiło efektu jakby. I kiedy przeszła? A kiedy to było? No dawno. No. To jakaś prehistoria. Ale za czasów, nie wiem, junior? W SMS-ie chyba, w SMS-ie. Potem jeszcze miałam jakieś tam przebłyski, ale już nie. A o co chodzi z Klarą? No, zadała pytanie twoja koleżanka z pokoju. A, no tak myślałam, że to odchodzi. No chodzi o... Z Klarą to była taka śmieszna sytuacja, bo jak wziąłam pierwszego kota ze schroniska, no to trzeba było wymyślić imię. No i misi mama taka zachwycona, bo ja przyszłam zaraz chyba ze schroniska, jak przyjechałam, to poszłam do misi ją pokazać. No i mówię, kurde, jak jej dać na imię, no nie wiem, tutaj takie pomysły. No i mi się mama mówi, ja wiem, niech będzie Klara. I my tak z nią spojrzałyśmy tylko na siebie. No i do dzisiaj się śmiejemy z tej Klary. Ja mogę być autorem. No właśnie chciałam powiedzieć, że... Chyba... Nie. Nie, nie pamiętam. Nie. Nie, 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 nie. Tylko jedną? To ciężki wybór. No ale tak ciężki może wybór. Jedną, co cię doprowadza do... No chyba to, że czasem niepotrzebnie się wkurzam i się tak wkręcam w jakąś taką głupią akcję i potem na drugi dzień sobie myślę, że w ogóle to było bez sensu, że ja się zdenerwowałam. No, tak mi się wydaje, że to. Na pewno jest jeszcze 100 innych, które powinnam zmienić, ale no, trudno. Co zrobisz? Co zrobisz? Tak, no. Stary dom z czerwonej cegły w lesie, nie? No, to tak. To twoje marzenie. No. Obcych. Ale że co, Alien kontra Predator? Czy nie, ja w ogóle jako dziecko to byłam taka mega... Znaczy do dzisiaj trochę chyba mam problem z poznawaniem nowych ludzi, że jestem na początku taka bardzo zdystansowana, ale jako dziecko to... Czy jako, jak byłam mała zupełnie to nie, ale potem mi się takie coś zrobiło, że byłam takim dzikuskiem trochę, no. I twój brat teraz taki jest. No już też wyrasta, ale trochę no... On jest tak, jednak trochę tak podobny do mnie. O, umiem tym dużo. Sprzętem? Tym dużym. Jezus, jaka jestem żółta w tym świetle. Czekaj, czekaj, bo tu są różne opcje. Czekaj. Zaraz będzie 40, będzie o kill. Coś ty narobił. Dobra, myślę, że na 21. Ale ten jest brzydki. Nie podoba mi się. Jakiś pognieciony. Z tamtym już się prawie zaprzyjaźniłam. Jakieś za 2 razy go trzymałam w ręce. A było pytanie, nie wziąłem go, ale było pytanie, co się stało, że przełamałaś się medialnie. No nie wiem, zaraz spadnę. Chcesz to nagrać po prostu jak spadam. Dobra, nagrywasz już, bo muszę uważać, bo potem te bzdury... 10 minut już. No, potem te bzdury wrzucasz, nie? No co? Daliśmy radę. Już? Juhu!